dzisiejszą wycieczkę wziąłem dwa drony, Miniaka 2 i Nazgula 5. Co ciekawe, tutaj ta wyspa jest mała i 8 km w promieniu od lotniska nie można latać. A dalej mamy też strefy. Na szczęście do 50 metrów można latać. Można też wypisać wniosek. Wtedy jest łatwiej. Te klify jak na razie robią największe wrażenie. Jedno z ładniejszych miejsc, gdzie byliśmy. Take off. Pogoda tutaj jest taka, że niby jest ciepło, ale jest chłodno i są miejsca, które naprawdę są wystawione na wiatr i tam gwizda, a za chwilę są bardzo spoty nasłonecznione i tam znowu jest gorąco. Nie wiadomo jak się ubrać. Część ludzi chodzi tutaj nawet w krótkich spodenkach i w sukienkach na przykład, na ramionczkach, a część ludzi w kurtkach i czapkach. Ostro. Tu jest ostro i przy tym też leciałem, było naprawdę mocno. A co ciekawe, tam zdaje się nie ma takiego oficjalnego zejścia, nie widać ścieżki nawet. Polatane zarówno piątką, jak i miniaczem. Muszę powiedzieć, że FPV tutaj w tym miejscu lata się kosmicznie. Natomiast mini głównie lata się naprawdę luźno. Przez chwilę miałem alarm taki, że był silny wiatr. A to dosłownie chwilkę obniżyłem lot. Latałem tutaj na poziomie minus 30 metrów pod poziomem startu wręcz. Także ogień. No tamto miejsce było najbardziej niedostępne, kurczę. Oj, coś czuję, że w ostatnim dniu bym tutaj przyjechał polatać, bo tutaj już jest być albo nie być, albo się go traci, albo nie. Wow, to mi wygląda na łódź podwodną. Genialna jest. Prosto ze schroniska do osiołków przyjechaliśmy na najbliższą plażę. Jest niesamowita, bo przed sezonem kamienista, ale power jest tutaj po prostu nieziemski, jeżeli chodzi o tą wodę. Ja mam już całe mokre, całe moje mokre są spodnie. Czad.
dzisiaj mamy dzień drugi po południe. Poranek był fajny, pojechaliśmy do Osłów, a później na plażę. Wszystko gra, oprócz tego, że moja mała Hero niestety padła. Dzisiaj będę testował taką konfigurację z dziesiątką. Nie wiem, czy dam radę. Mam nadzieję, że tak, że to wszystko fajnie będzie wyglądało. Jest bardzo miło. Zrobiła się wreszcie ładna pogoda i to popołudnie wygląda mega. Poranek był taki sobie. Było zimno i pochmurno, ale tutaj pogoda się zmienia jak w kalejdoskopie. Ten budynek poszli naprawdę tutaj ostro, ktoś miał fantazję, bo cały temat jest jeszcze grubo w plecy, ale lwy już są. Dzisiejsze loty są rewelacyjne, najlepiej lata mi się na Zgulem tutaj, bo on sobie świetnie radzi z wiatrem. Natomiast jeżeli chodzi o tego malucha, to po minucie lotu już akumulator jest do wymiany na następny, bo faktycznie nie dość, że jest ciężkie to GoPro, to jeszcze wieje bardzo. Znaczy wieje bardzo. No, on ma taką powierzchnię, że od razu się czuje. Jednak musiałaby być lżejsza kamera, zdecydowanie. To jest chyba najfajniejsza miejscówka, jaką do tej pory tutaj znaleźliśmy. A niestety nie mam już żadnej baterii dobrej i loty będą nie dzisiaj. Poza tym dosyć mocno wieje. Ale jest po prostu miejsce kosmiczne.